trzeba na kogoś oddać ten głos, nie? W sumie nam przysługuje takie prawo, także i no zobaczymy. Oddałem głos na jednego z kandydatów, zobaczy co będzie z biegiem czasu. Zależy mi, żebyśmy mieli dobrego prezydenta. Żeby nam było dobrze na tej Rydzie Śląskiej. Czyli już głos oddany? Tak, do południa. Tak trzeba po prostu. No jak normalny obywatel, każdy powinien zagłosować, prawda? Jak nie zagłosuje, to będzie mieć pretensje do kogo potem. To jest moje miasto. No i uważam, że należy dbać o siebie i o swoje potomstwo. Muszę powiedzieć, że mimo to, że pogoda jest ładna i sprzyjająca do tego, żeby iść do urn, no to z przykrością stwierdzam, że na godzinę 15 według moich informacji takich zasiągniętych od członków komisji, z kilkunastu komisji, no to na tą godzinę szacuję ja na podstawie ich informacji, że frekwencja była gdzieś około 10%. Obawiam się, że ta frekwencja może nie zwiększyć się w stosunku co do dnia pierwszej tury, czyli 11 września, gdzie ogólnie frekwencja była 31%. Obawiam się, że teraz może być mniejsza. Na 21 rodzin, na przykład na godzinę 15, poszła tylko jedna osoba zagłosować.